Dzień dobry, proszę Państwa, bardzo gorąco. Już się tak delikatnie wysunę tutaj na środek w oczekiwaniu na naszych wspaniałych gości, a raczej gościa, chociaż gości też, bo będzie z nami również pani tłumaczka, która naszą rozmowę będzie tłumaczyć na język angielski. No dobrze, będę Państwa zagadywać trochę teraz. Nasza sesja Q&A będzie oczywiście wyglądać tak jak większość sesji Q&A, to znaczy ja zadam kilka pytań reżyserowi, który jest z nami, ale oczywiście Państwo macie możliwość zadawania również własnych pytań. No i przypuszczam, że przede wszystkim właśnie reżyser filmu czeka na te pytania albo na te opinie właśnie od Państwa. Więc mam nadzieję, że jakieś pytania już się Państwu w głowie pojawiły, no i będziecie je mogli za chwilę zadać. Czekamy na reżysera, który zbliża się do nas. Joanna Łucka będzie naszą rozmowę tłumaczyć, więc gorące brawa również dla niej. No i cóż, ja sobie... Thank you very much. Thank you very much. I mean, so many people left. I hope that they were not so disappointed. Or they had just to go to the toilet, I hope, you know, because it was such a long film. Okay, they have to leave. Thank you very much. You're very kind. Maybe they will come back. I hope. Proszę Państwa, no to ja chciałabym zacząć od takiego pytania troszkę wprowadzającego, które pewnie pozwoli nam trochę również poznać samego reżysera, bo historia, jak Państwo widzieliście, no to jest niezwykła w ogóle historia, historia filmowa, historia, którą pewnie możemy określić jako American Dream, ale zastanawiam się, czy zainteresowanie właśnie tą historią wpłynęło tylko przez zainteresowanie tymi dwoma niezwykłymi postaciami, czy jednak również miłość do jazzu tutaj była motywacją do zrobienia tego filmu? Let's start with the first question, which will introduce us into the topic, and also we would like to know you better, a little bit better, sir. So for this first question, because we have seen an amazing story, a story which we could describe as American Dream, and the question is, why did you get interested into this topic? Why did you make this film? Was it only out of interest in two amazing people which you have depicted, or maybe also love for jazz music? First of all, one motivation was to make a film, to have a screening like this, like today, because I have to give a big compliment to the festival and to the projection, to the man up there behind the lights, because it was, I'm flabbergasted and I enjoyed it. It was a wonderful adventure for me to see the film on such a screen with such a sound, because sound is everything. It's about Blue Note, it's about jazz and about music. And to have such a screening was a real enjoyment. So thank you very much to this professional festival, which it is, and it's always a pleasure to come to also to have this. Po pierwsze, nakręciłem taki film, aby mieć właśnie możliwość obejrzenia go w takim kinie, tak jak dzisiaj. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować festiwalowi za tak wspaniałe przygotowanie tego wydarzenia. Zrobiłem ten film, żeby zobaczyć go na tak wielkim ekranie i przy tak wspaniałej muzyce, ponieważ Blue Note Records to właśnie muzyka, to właśnie dźwięk, to właśnie jazz. Dlatego też chciałbym ponownie podziękować i to zawsze wspaniałe doświadczenie być tutaj w Warszawie. And now to your question. I think the question was, how come did I make this film about jazz? Well, if it's not the mother, it's the father. So, you know, I was raised a little bit with jazz and Blue Note Records were in our house. So as a teenager, there was this first affiliation to jazz. Then, you know, jazz left my life and it came back again. The older you get, the more you get sentimental. So you come back to jazz. Blue Note is a legend because, I mean, you have 1,000 albums on Blue Note albums and 950 are classics, and they influence music up to this day and in all kinds of sections of music, not only in jazz, but in hip-hop. And you heard Cantaloupe Island of Herbie Hancock, and it was such a big hit decades later on hip-hop. So it's about, you know, and it's not only a film about jazz, it's a film about friendship, and it's also a political film, because these two German guys gave Afro-Americans a platform in a time where they were discriminated against, when nobody in this world gave them a platform, and
And all of these people who are participating in this film are so thankful because they made a career because of these two Germans who had couldn't read a note, who just had a feeling for good music, and at the end they gave all these American Africans a chance to make a career at a time way before Martin Luther King's big speech, "Let's Have a Dream." This utopia was lived at Blue Note Records. So it was a. If this is not a reason to make a film, that's a reason to make a film. Teraz chciałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zrobiłem ten film. Otóż wychowałem się przy dźwiękach jazzu. Za nastolatka słyszałem nagrania Blue Note Records. I później jazz opuścił moje życie na jakiś czas, no ale z wiekiem stajemy się coraz bardziej sentymentalni i powróciłam do jazzu. I wiemy, że Blue Note Records to legenda. Otóż wydano 1000 albumów, z tego 950 należy do klasyki gatunku. I są to dźwięki, które mają nadal wpływ na muzykę, na różne też gatunki muzyki, również na przykład na hip-hop. I ten film to nie jest tylko film o jazzie. To jest także film o bardzo głębokiej przyjaźni, ale również film o polityce i o sprawach politycznych, ponieważ dwóch emigrantów z Niemiec stworzyło przestrzeń dla muzyków afroamerykańskiego pochodzenia. Stworzyli taką przestrzeń, której wtedy w przestrzeni publicznej nie było. I dali im głos, dali im możliwość zrobienia kariery. I osoby, które zobaczyliśmy w tym filmie, są niezwykle wdzięczne tej dwójce bohaterów, ponieważ dzięki nim mogli zrobić tę karierę. Widzieliśmy dwie postaci, dwóch emigrantów z Niemiec, którzy nawet nie znali, nie umieli czytać nut, ale czuli tę muzykę całym sobą. I to, co widzieliśmy, te początki, były na długo jeszcze przed słynnymi słowami Martina Luthera Kinga. I tak naprawdę to, co zobaczyliśmy, to była utopia, którą oni żyli na co dzień wewnątrz swojego środowiska. To może ja teraz pozwolę sobie zadać kolejne pytanie, oddam Państwu głos, ale obiecuję, że kolejne pytanie już będzie od Państwa, jeśli oczywiście taka będzie Państwa wola. To chciałam się zapytać, no właśnie a propos pracy nad tym filmem, czy na hasło Blue Note właśnie otwierały się wszystkie drzwi, czy mieliście takie poczucie do przystąpienia do tej wspaniałej rodziny, o której muzycy mówili. I również chciałam się zapytać, jak długo w ogóle praca nad tym filmem trwała i zbieranie tych no, wielu, bardzo wielu wywiadów. Now the second question, and I hope it will be my last question before I give it to the audience. So I would like to ask you about making the film. When you started making film about the Blue Note Records, did this term and this idea open door for you? Because did you become a member of the family, which the musicians were talking about as well? And also, how long did it take to collect all the interviews? Because we have seen so many of them. Well, of course you get obsessed with the subject, but you know, I feel myself as a documentary maker more than an observer, than an activist. So I love the music, but it doesn't mean that I'm making a promotion. This is an independent film. There are other films that are produced by the companies who are making this music, and this is a film independently from somebody who likes to bring out or to express his observation to other people. It was over 5 years to collect the interviews. We have 21 stars in the film. I think over 200 or 300 Grammys and 8 Oscars in the film altogether when we count them together. We have treasures of 8mm film in this film that nobody has seen before. And of course, we have audio takes that we found. And the big adventure was how to bring these audio files to life. So that's why we came up with the idea to make the animation once in a while, because there's no moving picture of Birdland. There's no moving picture of what happened in Berlin. There's no moving picture of John Coltrane being together with Alfred Lion and bringing out maybe one of the most popular and most famous records, Blue Train by John Coltrane. So to bring these things to life, we have to think about something. So either you do it with actors. I don't have the 80 million to do that. So we did it with animation.
Postrzegam siebie jako obserwatora i także też dlatego zrobiłam właśnie ten film. Postrzegam się jako dokumentarzystę. I to nie jest film zaangażowany, nie jestem aktywistą w tym kontekście. Jest to film, który powstał niezależnie, bo jest to film niezależny, w którym chciałam wyrazić moje obserwacje. Film powstawał przez 5 lat. Zgromadziliśmy w nim 21 muzyków. I mamy tak naprawdę na pokładzie ponad 200 nagrań Grammy. Pomiędzy 200 a 300 nagród Grammy, które zostały przyznane tym właśnie osobom. 8 Oscarów. W tym filmie zobaczyliśmy także 8-milimetrowe nagrania i też wykorzystaliśmy nagrania dźwiękowe. I to było bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ nie miały one podłoża wizualnego. I musieliśmy zastanowić się, jak właśnie ująć, jak wpleść te nagrania, ten dźwięk do filmu, ponieważ nie ma wizualnej warstwy nagrań z Birdland, nie ma wizualnej warstwy sytuacji, które odbyły się, które miały miejsce, nie mieliśmy obrazów z Berlina. Także nie było, nie mamy wizualnej warstwy nagrania Blue Train. I to było dla nas dużym wyzwaniem i dlatego, ponieważ nie mieliśmy ogromnego budżetu, zdecydowaliśmy się na elementy animacji w filmie. Patrzę teraz w stronę opiekunów sali, bo wiem, że nie mamy wiele czasu, za chwilę rozpocznie się kolejny pokaz, więc może pytanie od Państwa już teraz. Czy chce Pan powiedzieć pytanie, ja je powtórzę, czy chce Pan do mikrofonu? Do mikrofonu. Dzień dobry, Marcin Małecki, Post Radio. Chciałem podziękować za ten film, ponieważ też jestem fanem jazzu i obejrzenie tej całej historii Blue Note było odkrywaniem pewnych rzeczy, o których ewidentnie nie wiedziałem. Bardzo też podobał mi się ten pomysł animacji w filmie, który ożywił całą opowieść. Stąd też chciałem kontynuować to, co Pan przed chwilą powiedział w pytaniu. Czy istnieją jeszcze jakieś inne nagrania właśnie Francisa i Alfreda, nagrania wizualne, tak? Z których Państwo na przykład nie skorzystali, ale są. Tak, Marcin, tak? Tak. Marcin Małecki, reprezent Post Radio. And I have, first of all, I would like to thank you for the film. I'm also a great jazz fan, and I have to say that I discovered a lot watching it, things I haven't known or I hadn't known before. And I really admire this animation and how it brought life to the film. And the question is, I wanted actually to draw upon the animation and pictures. Are there any coverages, I mean the film coverages of the two persons, the Alfred and Francis, which you haven't used in the film, but there are somehow the recordings of them together. Phil, together you don't have any kind of them. Yeah, well, we found from Francis, we found these 8mm film sequences of Francis Wolff. You see when he was dancing or when he went over the street and so on. We found this rare footage of Alfred Lion in an interview from the 60s, very short. And I think we took every frame we could get and every picture we could find. Of course, you have these fantastic Francis Wolff pictures, the pictures that he made. I think they are still state of the art, one of the best photographers, in my opinion, ever lived, making these photos out of the blue, you know, out of a second he made these kind of photos, and they're still alive, but you know, it's hard to show pictures after pictures of a session, and a session that gets boring, so, you know. But we still took, I think, altogether, you find in this film over 120 pictures of Francis Wolff. So I think we took what we could get. We took everything for, you know, to cover a story which is, as you are absolutely right, it's not only a story about Blue Note, it's a story about 52nd Street, about jazz, about the feeling, about the clubs, about good things happen at night, that they took them for recordings in the night and not at day, that they paid for rehearsals. That's something totally new, to pay for rehearsals at that time. That means it's not only a story about
friendship. It's not only a story about freedom, but freedom of art. That means respect for the artist. And that was something new at that time, and I think it's something new today too, in my opinion. Wykorzystaliśmy 8-milimetrowe nagrania Francisa. Te momenty, kiedy widzieliśmy, gdy tańczył, ujęcia na ulicy, to były właśnie jego, to zasoby, które u niego znaleźliśmy. Wykorzystaliśmy także bardzo rzadkie nagranie Alfreda, to był wywiad z nim z lat 60. I tak naprawdę wykorzystaliśmy wszystko, wszystkie nagrania ich, które nam się udało znaleźć. I też w filmie zobaczyliśmy wspaniałe zdjęcia wykonane przez Franca. I nadal uważam, że jest on jednym z najlepszych fotografów, który był w stanie bardzo spontanicznie ująć chwilę i złapać tę chwilę w kadrze. Bardzo ciężkie jednak było zestawienie samych zdjęć, dlatego też szukaliśmy obrazu. W sumie w filmie wykorzystaliśmy 120 jego zdjęć. I chciałbym też powiedzieć, że Blue Note, ten film nie jest tylko filmem, tak jak też wspominałem i było wspomniane, nie tylko filmem był o jazzie, także o wolności i też o takim nowym postrzeganiu artysty i też szacunku wobec artysty, ponieważ po raz pierwszy płacono artystom za próby. Było to wtedy czymś całkowicie nowym i szczerze mówiąc również, zatem to było też, tak, to jest film też o nowej jakości szacunku wobec artystów, która sądzę, że nadal jednak jest nową jakością. That's it? Okay, I'll put the idea of the label, the record. Alfred Lion first came up with the idea in 1939, and then after he brought his friend over to escape from Nazi Germany to America, they both made it. Pierwszy na pomysł wpadł Alfred w 1939 roku i potem, gdy jego przyjaciel dołączył do niego do Stanów Zjednoczonych, to ta nazwa została już przez nim przyjęta. It's the end, right? Yeah. Now, okay, good. We have to hurry up. I know probably the next screening is starting, so don't get nervous. I wanted just to say thank you very much for participating. It was a big pleasure for me to come to Warsaw. It always is a big pleasure coming here. One of the most professional festivals I know. We are going with the film now to New York. We were with the film in Telluride and in Sundance and everywhere else. So I'm always happy to be here. Thank you very much. And I hope that you like the film. So thank you. To jest taka sprawa, że niestety musimy skończyć to spotkanie, musimy się spieszyć, ponieważ zaraz będzie kolejny pokaz, ale chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Bardzo dziękuję, że mogłem dzisiaj tutaj być w Warszawie. Zawsze jest to dla mnie ogromne źródło radości. Dziękuję za ten jeden z najbardziej profesjonalnych festiwali. Będziemy z naszym filmem krążyć, będziemy w Nowym Jorku, będziemy na Sundance, ale ponownie bardzo dziękuję za przybycie i mam nadzieję, że Państwu się podobał film.